dzisiaj całą niedzielę powiewa i na piecyku utrzymuje się cały dzień temperatura 80-90 stopni. 70, jak tak przedtem nie wiało za bardzo, to było, ale tak cały czas piecyk piecyk 2200 W jest podłączony, żaróweczka 200, tak, i do drugiego kanału jest tylko podłączona jakaś tam żaróweczka, nie wiem, 25 W czy coś, po prostu dlatego, żeby nie hamowało turbinki i niech sobie kręci. I kręci tam 130, w porywach 150. Tak, i temperatura, jak widzimy, prawie 90 stopni. I tak cały dzień. I wczorajszą noc tak samo. Rano wstałem o 7. No to patrzę, 70 na piecyku i też podłączona na trzecim skoku. Tak, włącza się drugi kanał, jak widać. Czyli ta żaróweczka z tej strony, ta. No i mamy 90 stopni i powiewa sobie średnio 100 V, 130. No i zobaczymy, ile, do ilu będzie powiewać. Dzisiaj czy uda się pobić rekord 180 V. Zobaczymy, czy będą takie porywy. Po małej chwili, ile mamy stopni? 92 było przed chwilą. Się nie udało uchwycić. Czemu teraz się uda? 120 było. I po pół godzinie albo więcej patrzymy, co się tu dzieje. No, utrzymuje się temperatura cały czas 90 ponad. Także całkiem fajnie.
Piecyk na trzecim skoku. Jak widzimy. Tak. Raz, dwa, trzy. Czyli 2200 W. Cały czas jest podłączone. Grzące 90 ponad stopni. No i wiaterek coś tam powiewa. I tak pewnie całą noc będzie grzało. Grzejnik jest przykręcony do połowy, żeby tutaj nie było za gorąco. Ok, zobaczymy za pół godziny czy za godzinę. Temperatura na piecyku grubo ponad 100 stopni jest na trzecim skoku. Piecyk 2200 W. Zaraz sprawdzimy. Sto trzydzieści było. Stopni, ale było więcej, bo przed chwilą wiało konkretnie. Obciążenie dodatkowe na drugim skoku 500 watów i 1500 opalarka i co chwilę się włączało. 320 V. Następne obciążenie. Żaróweczka 200 W. Tak, to 10 W i żaróweczka 60. Widzimy, że temperatura spadła na piecyku. 108 stopni, bo jest ta szamota z lewej trochę słabiej grzeje, jak ta z prawej. No ale przed chwilą to gwizdało tutaj wszystko.